Wiem, czym dla was jest RTX 4080. Wiem tym bardziej, czym jest dla was 8 RTX 4080. Wiem także, że niektórzy powiedzą, że sztucznie napędzam sprzedaż tej karty graficznej. Uznałem jednak, że Nvidia w końcu ruszy 4 litery i obniży jej cenę, a wtedy takie porównanie okaże się bardzo pomocne także dla was. Zaczynamy. Konkrety. Do testu ściągnąłem wszystkie dostępne na ten moment wersje w sklepie, jak i Asusa wersji TUF, który został podesłany bezpośrednio przez producenta. To co? Zaczynamy od omówienia kart. Na dobry początek witam was z Palitem w edycji Game Rock z gamingowymi, tu cytuję, fantazjami Midnight Kaleidoscope. Chodzi o te efektowne podświetlenie ARGB wszystkich kryształów na froncie obudowy. Palit jest średniakiem gabarytowym spośród całej oferty 4080. Dysponuje on dwuczęściowym radiatorem z 8 poniklowanymi ciepłowodami, a za aktywną część chłodzenia odpowiada zestaw 3 90mm wentylatorów. Phantom GS nie jest kopią Game Rocka. Dostajemy większy rozmiar śmigieł, zupełnie inną osłonę chłodzenia i mocniejszą sekcję zasilania w układzie 18 plus 3 z 50-amperowymi MOSFETami. Karta jest też nieco chudsza. Jedyny przedstawiciel Zotaka w teście, Gaming Trinity. 3,5-slotowa konstrukcja o niewiarygodnej wręcz długości ponad 35 cm z dużymi 110mm śmigłami. Do tego sekcja z 18 fazami i znanymi już MOSFETami Alpha and Omega. Skoro Trinity był duży, to co powiecie na przedstawiciela wagi ciężkiej, Gigabyte Gaming OC? To jest dopiero potwór, prawdziwy 3,5-slotowiec. Na papierze jego specka wygląda mocno. Podbite zegary, sekcja 18 plus 3, 11 ciepłowodów, szkoda, że w tej cenie nieponiklowanych, do tego jeszcze holder w zestawie i mocne podświetlenie ringów na wentylatorach. Wersja Aero to gaming OC w przebraniu, w eleganckiej białej obudowie z mniejszą liczbą LEDów. Karta fenomenalnie prezentuje się w tej odsłonie i aż prosi się o złożenie z nią peceta w śnieżno-białej konfiguracji. Czyż nie? A co to za mikrusek? Gaming X-Trio zdecydowanie nie pasuje do grona tych olbrzymów, tylko 6,6 cm wysokości. Co to jest? Pod innymi względami propozycja MSI wypada jak inne konstrukcje. Układ sekcji 16 plus 3, dwuczęściowy radiator, 8 ciepłowodów czy 300mm wentylatory. Top karty jest oczywiście z tworzywa sztucznego. O Strixie wiele już dobrego zdążyłem powiedzieć w premierowym materiale o RTX 4080. Jest to model, który zalicza się do tych super ciężkiej wagi. Zdecydowanie należy on do topu, jeśli chodzi o jakość wykonania i mam tu na myśli nie tylko metalową obudowę, ale też sekcję w układzie 18 plus 3 z 70-amperowymi MOSFETami. TUF to dla mnie pewna niespodzianka. Jest on jeszcze większy od Strixa. To jak sam Asus przyznaje, ponad 3,5-slotowa konstrukcja. Cięcia za to nastąpiły w obrębie sekcji, jak i zegarów układu graficznego. Po raz pierwszy w teście z kategorii tych dużych, czy tam wielkich, a może i nazwijmy to zbiorczych, prawie wszystkie z kart osiągają podobną wydajność w gamingu. Maksymalnie 3% różnica to największe z odchyleń pomiędzy modelem A a modelem B. W sumie nic w tym dziwnego, skoro większość modeli boostowała w zakresie od 2775 do 2835 MHz. Wyjątek stanowiły karty Asusa, swoją drogą najwydajniejsze, z zegarami dobijającymi do 2850 MHz. Po drugiej stronie barykady MSI z modelem Gaming X-Trio. Dodam jeszcze, że również i większość modeli zgłaszała podobne TGP, konkretnie mówiąc na poziomie 320 W. Skończyły się czasy, kiedy o czymkolwiek decydowały power limity. Realnie rzecz biorąc, to overclocking RTX 4080 kończy się tam, gdzie możliwości układu graficznego. Połowa kart bez większych problemów przekroczyła magiczną barierę 3000 MHz. Inne, mam tu na myśli modele Palita, GameWorda, Zotaka czy Gaming OC Gigabyte'a, zakręciły się w okolicach 2950 MHz. Jeśli chodzi o podkręcanie GDDR6X, to tu też brakuje niespodzianek, plus 900 lub plus 950 MHz. To było maksimum dla testowanych modeli.
podobne zegary, podobne TGP i identyczne napięcia prowadzą do wyniku, jakiego świadkami jesteśmy na tym wykresie. 20 W różnicy. Taka dysproporcja występuje między najbardziej i najmniej energooszczędnym modelem w stawce. Interesujące jest to, że Strix przed OC zajmował pierwsze miejsce, a po wykonaniu overclockingu ostatnie, zgłaszając najwyższe zapotrzebowanie na moc spośród wszystkich kart. Nareszcie, myślałem, że się nie doczekam. W końcu możemy rozmawiać o różnicach między danymi kartami na podstawie tego, jak one sprawują się pod kątem kultury pracy. Na początku tryb standardowy, najczęściej opatrzony nazwą BIOS-u Performance, a wierzcie mi, jest o czym mówić, także zapraszam po szczegóły. Duży plus wędruje do Game Warda. Phantom GS nie tylko uzyskał najlepszy wynik pod kątem emitowanego hałasu, ale też jego system chłodzenia bez większych problemów uporał się z układem AD104. Zaskoczenie? Miejsce niepozornego Gaming X Trio MSI, tuż za plecami Phantoma. Ostatnie miejsce na podium należy się Gigabyte'owi z dopiskiem Aero. Fenomenalne temperatury są okupione ciut wyższym poziomem emitowanego hałasu. Przyzwoicie radzą sobie też oba Asusy, na drugim biegunie znalazły się modele Zotaka czy Gigabyte'a Gaming OC. Zasadniczo po wykonaniu procedury podkręcania kolejność kart nie uległa zmianom, tylko tyle, że Gaming X Trio oddał swoją pozycję Strixowi Asusa, a Trinity wystrzeliło w kosmos z ewidentnie źle ustawioną krzywą obrotów wentylatorów. Wystarczyło jedno kliknięcie, by wywrócić całą tą klasyfikację do góry nogami. Tryb Quiet zmienia naprawdę wiele. Tym razem dużo dobrego muszę powiedzieć o Asusach. Szczególnie wynik Tufa musi budzić podziw, bo przy zaledwie 4-stopniowym wzroście temperatury układu graficznego emitowany przez niego hałas obniżył się o blisko 6 dB, co pozwoliło mu zająć miejsce tuż za Strixem. Ogólnie stawka dosyć mocno się wyrównała. Wysokie miejsca dalej zajmują propozycje MSI czy Game Warda. Aero również się do nich zalicza.
Uff, w końcu dobrnęliśmy do końca wielkiego testu RTX-ów 4080, cały czas jednak mając gdzieś tam z tyłu w głowie, że jest to średnio wyceniony model RTX-a. Ale dobra, skoro wziąłem te karty, to wypadałoby przedstawić trójkę najlepszych, ewentualnie ten jeden wybijający się ponad wszystkie modele kart. Zacznę od wydajności, która myślę, że w przypadku RTX-ów 4080, czy w ogóle serii 4000, nie odgrywa już tak dużej roli względem tego, co widzieliśmy w RTX-ach 3000. Power limity tutaj tak naprawdę nie grają żadnej roli, bo zarówno ta najsłabsza, jak i najmocniejsza karta wypada bardzo podobnie. Różnice są 2-3% na korzyść tej najlepszej. Asusy uzyskały najlepszy wynik w OC, ale to nie znaczy, że wy kupując Strixa czy Tufa uzyskacie również stabilny zegar w wysokości 3045 MHz, jaki mi udało się osiągnąć. Z kolei MSI Gaming X-Trio zaliczyło najgorsze wyniki, ale to też nie znaczy, że jest to słaba karta, słabo wypadająca. Po prostu ten zegar nie był tak wysoki jak w przypadku innych modeli. Można to zmienić instalując oprogramowanie, bo MSI Center, z tego co wiem, zapewnia ciut wyższe zegary w boost, o około 30-40 MHz wyższe, więc troszeczkę nadrobicie tę stratę wydajnościową. Kwestia numer 2, myślę, że dosyć ważna w przypadku wyboru konkretnego modelu karty graficznej, a więc kultura pracy. Tutaj mamy spore zaskoczenie pod względem tego, jak sprawują się karty, no bo GameWorld Phantom GS zajmuje tak naprawdę pierwsze miejsce, biorąc pod uwagę wyniki przed OC, po OC, jak i w dwóch trybach, w BIOSie standardowym, a także w BIOSie opatrzonym nazwą OC czy Performance. Jestem tym zaskoczony, jak spisywał się GameWorld. Tutaj muszę zaznaczyć, że w momencie, kiedy omawiałem kulturę pracy tych kart, to nie wspomniałem o delikatnym rezonowaniu wentylatora. Dopiero w momencie, kiedy wyjąłem tę kartę z obudowy, następnie włożyłem ją do benchtable'a i zacząłem testy emitowanego hałasu, byłem w stanie to usłyszeć, natomiast ten hałas nie wybijał się ponad to, co normalnie oferowała karta graficzna zestawem trzech wentylatorów. Być może to jest też kwestia danej sztuki, natomiast zwracam uwagę, że faktycznie można usłyszeć takie delikatne terkotanie wentylatora, co na pewno no, nie jest godne pochwalenia. Ale poza tym karta absolutnie znakomicie wypadała, jeśli chodzi o kulturę pracy i co istotne nie piszczała. Dokładnie jej cewki nie piszczały, no bo tutaj mamy takie kolejne dwie propozycje, wydawałoby się bardzo fajne. Tufa, a także Strixa. Znakomita kultura pracy w trybie Quiet, troszeczkę gorsza w trybie standardowym, ale i tak w ścisłym topie. Natomiast obie te karty piszczały. To są wersje, jedna jest sklepówką, druga jest kartą bezpośrednio otrzymaną od producenta i mimo to obie te karty piszczały, dokładnie ich cewki, więc coś jest na rzeczy. Zwracam uwagę na to, bo wiele osób mówiło o tym w kontekście Asusa, RTX-ów 3000 i to faktycznie pod jakimś względem także powtarza się w serii 4000, mimo że kultura pracy tych kart jest naprawdę bardzo wysoka, szczególnie w trybie Quiet, co będę raz jeszcze podkreślał. Nieźle także wypadł Gigabyte Aero, a także Gaming X-Trio. To jest taka, powiedzmy, że piątka modeli, które radziły sobie najlepiej pod kątem emitowanego hałasu, a także temperatur. W przypadku Gaming X-Trio te temperatury były faktycznie wyższe, ale ta karta miała dosyć niskie RPM i same wentylatory naprawdę nie generowały specjalnego hałasu. W Gigabyte Aero BIOS standardowy to świetne odczyty, szczególnie po overclockingu, no i to także najcichsza karta po OC wraz z Phantomem, no i także jej temperatury są do pozazdroszczenia. Wreszcie kwestia numer 3, a więc jakość wykonania, a także ceny poszczególnych modeli RTX-ów 4080. O cenach porozmawiamy sobie dosłownie za chwilę, skupię się teraz na jakości wykonania. Tutaj absolutnie rządzi i dzieli Strix Asusa. Znakomita sekcja, świetnie wykonany układ chłodzenia, metalowa obudowa. Szkoda tylko, że te cewki piszczą, bo byłaby ocena 10 na 10 pod kątem jakości wykonania. Natomiast za tę kartę musicie zapłacić ponad 8000 zł, co niejako ją dyskwalifikuje, bo jest ona droższa od GameWorlda o ponad 1000 zł. To sporo jak na model nawet kosztujący 8 koła, ale w obrębie jednak karty o podobnej wydajności. Phantom GS, przyjemnie wykonana karta, mi się osobiście bardzo podoba jej wygląd. Troszeczkę zwracam uwagę na te napisy na backplate, one niezbyt ładnie wyglądają. Natomiast karta jest na pewno lepiej zbudowana od Palita GameRock, lepiej też od niego pracuje na dwóch BIOSach, tutaj daje okejkę, na pewno dużo lepiej ta karta ma się niż właśnie GameRock. No i Aero. Znowu piękna karta w tej bieli, nieźle pracująca, system chłodzenia jak należy. Zdziwiony jestem tylko tym brakiem poniklowanych ciepłowodów, gdzie inne karty to mają. Z tego co wiem, w Gigabycie jeszcze zastosowano
podstawę odbierającą ciepło, także z miedzi, ona jest nieponiklowana. Tutaj być może w jakiś sposób to Gigabyte będzie uzasadniał, natomiast ja nie otrzymałem takich informacji i to jest taka moja trójka najlepiej wykonanych kart. Być może także Gaming X Trio wypadałoby pochwalić za dobrą kulturę pracy, za całkiem w porządku temperatury, a mimo to konstrukcję, która nie przeraża gabarytami. No i to, kochani, byłoby na tyle. Gdybym ja na dzisiaj miał wybierać RTX 4080, to sugerowałbym się tą najniższą ceną i dla mnie GameWorld Phantom jest tym wygranym testu. Na drugim miejscu Gaming X Trio, TUF, byleby nie z piszczącymi cewkami, wersję Aero, Gigabyte'a, tak to mniej więcej by wyglądało, ale GameWorld tutaj faktycznie wybija się ponad to, co oferują inne karty. Dajcie mi proszę znać, jeżeli oczywiście nabędziecie GameWorld'a, czy nie ma problemu z tym wentylatorem. Dostałem informację już od jednego z użytkowników, że on takiego czegoś nie zauważył, więc prawdopodobnie dotyczy się tylko mojej sztuki. Oby tak było i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Mówił Lipton i pa, pa.